serdecznie Państwa. E, e, zakładam, że spotykam się z ludźmi wrażliwymi, wrażliwymi na punkcie przyrody, kontaktu z przyrodą. E, posiadam gospodarstwo rolne, otaczam się roślinami. E, podobno to wpływa bardzo e, korzystnie na, na wyciszenie, e, a więc nie tylko dobra muzyka łagodzi obyczaje, ale dobrze interpretowana księga przyrody. To znaczy umiejętność zauważania, patrzenia na przyrodę w taki sposób, żeby zauważyć to, zauważać to, co trzeba, a nie zauważać tego, co nie trzeba. A więc, gdy pomyślimy sobie o róży, to co wam przychodzi na myśl? No i to jest nie to, to nie tak. To, jest, to nie, właśnie nie to chciałem usłyszeć, nie to chciałem usłyszeć. Sztuka wybiórczego myślenia, patrzenia, jest tajemnicą sukcesu człowieka. Jeżeli człowiek bierze wszystko jak leci, to wtedy na ten, w ten sposób kształtuje się nasza osobowość, nasz charakter. Powiem Wam, kiedyś przyglądałem się roślinie, która rośnie w stawie lilia wodna tak zwany grzybień biały roślina lecznicza, wyciszająca roślina lecznicza która korzeniami sięga dna stawu. A wiecie, na dnie stawu są rozlazłe, obmierzłe, obślizłe i rozkładające się szczątki roślinne i nie tylko roślinne. I ta lilia bierze z tego środowiska tylko takie składniki, które czynią ją piękną, soczystą, pachnącą, leczniczą i tak piękną, tak białą, że aż świeci w oczy. Jak ty to robisz, liliowodna? Jak ona to robi, że, że wybiera tylko te składniki ze środowiska, z tej gleby, które, które czynią ją najbardziej po prostu wartościową rośliną w swoim rodzaju? Jak ty to robisz, liliowodna, ponieważ ja biorę wszystko jak leci? I to jest właśnie ta sztuka wybiórczego myślenia. Drodzy Państwo, jestem właścicielem ekologicznego gospodarstwa zielarskiego, województwo łódzkie. Jednostka certyfikująca Agropiotest Warszawa. Uprawiam około 50 gatunków roślin roślin leczniczych, przyprawowych około 10 roślin przyprawowych. Niektórzy złośliwie mówią, że mieszkam tam, gdzie rośnie pieprz. I chcę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe zajęcie widzieć różno, taką dużą różnorodność zapachów, smaków właściwości leczniczych. każda roślina z tych roślin, które są korzystne dla nas, a więc nie mówimy tutaj o takich roślinach, które są tylko negatywne, negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Gdyby, gdyby potrafiła mówić taka roślinka, jak powiedzmy nagietek, gdzie jesteś nagietku, no nie zabrałem ze sobą, ale powiedzmy, <coughs> e, nagietek lekarski, gdyby potrafił powiedzieć, e, co jest jego hasłem życiowym, to powiedziałby tak, moim, e, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Taki nagietek, on, e, on rośnie e, z, z takim nastawieniem, że, że dla określonego celu. Gdybym zapytał, kto z Was ma ogródek? Ogródek, a macie nagietek w ogródku? <grym> Nie macie nagietek, ale umówmy się, że macie, tak? Ja bym prosił, jeśli można, jak, jak Pani ma na imię? Edyta. Edytka, tak? A więc wyobraźmy sobie dla, dla celów takich naszych warsztatowych pozwolę sobie tutaj. Edytka wychodzi na taras w stronę ogródka. Rano przeciąga się ze złym samopoczuciem, ponieważ zjawisko większego zmęczenia rano niż kładliśmy się wieczorem jest bardzo powszechnym zjawiskiem. I umówmy się, że coś takiego jest. I mówi, ile bym dała, żeby się lepiej czuć. A oto obok rośnie nagietek lekarski o pomarańczowych płatkach. To nie byle jaki nagietek, to jest kalendula officinalis. O właściwościach leczniczych, który ma właściwości właśnie odtruwające, usuwa złogi, metabolity, poprawia samopoczucie. Już po kilku szklankach naparu e, e, lepiej się czujemy. A więc Edytka mówi, ile bym dała, żeby się lepiej czuć? A taki nagietek mówi, Edytko słuchaj, a ty nie wiesz po co ja tu rosnę? I co, znowu w tym roku chcesz mnie skompostować? <grym> Drodzy Państwo, to się nazywa czytać Księgę Przyrody, bo wiadomo, że rośliny do nas nie mówią werbalnie, ale one do nas mówią swoimi właściwościami leczniczymi. Swoim składem chemicznym, witaminami, pierwiastkami, że, że y, 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 dlatego też y, y, one są tak pięknie y, dostosowane do zaspokajania y, potrzeb innych organizmów, między innymi ludzi. Drodzy Państwo, y, takie spojrzenie na Księgę Przyrody y, daje y, dużo więcej korzyści niż standardowe patrzenie na Księgę Przyrody. Kiedyś oglądałem Oglądałem taką zakładkę z Ligi Ochrony Przyrody, i takie było hasło: Czy umiesz patrzeć na przyrodę? Przyroda mówi do tych, którzy słuchają. Nie mów, że słyszysz, tylko słuchaj. Tylko słuchaj. Nie mów, że słuchasz, tylko słuchaj. Drodzy Państwo, chcę powiedzieć, tak jak nadmieniłem wcześniej, ekologiczna metoda uprawy. To jest taka metoda uprawy, która jest inna niż tak zwana konwencjonalna metoda uprawy. Wiemy, że konwencjonalna to są nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, tak, tak pięknie nazwane, ale tak naprawdę te środki nie ochraniają roślin, tylko tak naprawdę tworzą rośliny placebo. Żyjemy w, w, w świecie placebo. A więc o wiele, ileś tam razy zmniejszona jest wartość odżywcza tych różnych roślin, czy też o ileś tam razy zmniejszona wartość ta norma apteczna? I chcę powiedzieć, że z jednej strony jest uprawa konwencjonalna, metoda chytra, byle tylko była duża masa, i obok jest metoda ekologiczna zgodnie z prawami natury ekologia, bioróżnorodność. A zatem uprawa, uprawa konwencjonalna to jej towarzyszy pewna filozofia. Mniej więcej to tak brzmi, jesteś wielki, jeśli zniszczysz wszystkich, którzy inaczej myślą od ciebie. A więc tylko mają prawo rosnąć białe kwiatuszki, a niech tylko spróbuje wyrosnąć żółty kwiatuszek, od razu go zniszczymy, nawet jeśli będzie trzeba to rundupem. Natomiast w metodzie, ekologicznej metodzie uprawy E, tam jest inna filozofia. E, brzmi ona mniej więcej tak: jesteś wielki, jeśli uznasz, że ten, który rośnie obok ciebie, choć inny, choć słabszy, też jest ważny i potrzebny. Wiecie Państwo, <laughs> e, parę lat musiało minąć, e, zanim to zrobiłem, zrozumiałem e, w moim życiu małżeńskim. Że moja żona, jeśli jest inna, to wcale to nie musi oznaczać, że to jest złe. I to jest właśnie ekologia, to jest bioróżnorodność. To jest bioróżnorodność. Chcę powiedzieć dalej kolejną rzecz, mianowicie to dotyczy wiadomo, nie tylko roślin, nie tylko metod uprawy, ale ta filozofia przechodzi na relacje między ludźmi. Kiedyś, gdy byłem w szkole podstawowej, miałem spotkanie z dziećmi trzeciej klasy i zrobiłem im taki konkurs. Słuchajcie, powiedzcie mi: Jeżeli dziecko jest na przerwie kopane tylko dlatego, że jest gorzej ubrane, powiedzcie, co jest ekologia czy konwencja? Wszyscy odpowiedzieli bezbłędnie konwencja. E, także, także to jest, to jest bardzo, bardzo głęboka rzecz. Kto to zrozumiał, to zrozumiał wszystko, kto tego nie rozumie, to nic nie rozumie. E, proszę Państwa, e, dalej chcę powiedzieć, e, że e, e, tak zastanawiam się jeszcze na, nad jedną bardzo taką ciekawą myślą. Mianowicie, zanim przejdę do tych mieszanek ziołowych, do tej technologii, e, obserwuję na swoim ogrodzie, na swoich ogrodach. E, takie ciekawe zjawisko, że rośnie mięta pieprzowa, a obok tej mięty rośnie cząber ogrodowy. Każda z tych roślin ma niesamowity aromat e, nie, e, zupełnie inny i rosną obok siebie, a każda zachowuje swoją tożsamość zapachu. I tak długo jak rosną, tak jak długo gałązka jest nieodłącznie jest związana z całą rośliną, tak długo każda z tych roślin będzie zachowała swoją tożsamość zapachu, smaku i właściwości tych odżywczych. Kiedy zerwiemy taki listek mięty i wsadzimy do kredensu, gdzie znajduje się na przykład lakier do paznokci, to za chwilę ta mięta będzie pachniała lakierem do paznokci. A więc, w momencie, kiedy, kiedy ta roślina jest oderwana od, od, ta gałązka oderwana od całej rośliny, wtedy następuje takie zjawisko, jak zatracenie tożsamości, yy, i wtedy ona bardzo skutecznie absorbuje obce zapachy. Zastanawiam się, jakie to może mieć przełożenie. W życiu człowieka. Nie będę tego kończył. Zachęcam do kontaktów osobistych, bo to jest naprawdę bardzo inspirująca rzecz. Proszę Państwa, chcę dalej powiedzieć, że e, żyjemy w świecie tłumu, hałasu i pośpiechu. Na skróty uprawia się rośliny, na skróty hoduje się zwierzęta. Na skróty chcemy się leczyć, bo nie ma czasu gorączkować. Na skróty już nie powiem, co jeszcze chcemy robić. Jemy na skróty. I chcę taką rzecz powiedzieć, że to jest, to jest bardzo, to jest bardzo takie, bardzo niebezpieczne, bardzo nienormalne zjawisko. I chodzi o to, że chodzi o to, że. To, to myślenie y, szybko, szybko, y, to tak naprawdę jest y, no, wielkim wrogiem człowieka. Dalej chcę powiedzieć y, taką rzecz. Y, dzisiaj, gdy mówimy o spożywaniu roślin różnych, na przykład do zupy dajemy woszczyznę, tak? A więc co tam jest? Kawałek selera, por i marchewka i koniec. I koniec. No... Czasami pietruszka. Dawniej było tak zwane dzikie pojęcie, pojęcie dzikiej jarzyny. Gdy czytamy doktora Jałdyma lekturę szkolną, kobieta posyła swojego syna po mlecz, dzisiaj mówimy to, że to jest mniszek pospolity, do posiłku. I ja właśnie chcę powiedzieć, że jak nigdy dotąd, dzisiaj, dzisiaj my ludzie potrzebujemy, potrzebują niesamowicie poszerzyć pojęcie jarzyny. A co to by było, żeby, gdyby na przykład na wywarze ze skrzypu gotować, gotować zupy? A więc zagotować, bo to trzeba wywar z tego zrobić, z tego skrzypu, bo wtedy ta krzemionka przedostaje się do płynu. 20 minut gotujemy, później przecedzamy i do tego wywaru dodajemy składniki do zupy, i mamy, y, mamy zupę na wywarze ze skrzypu. Zapewniam was, że nie zmieni się smak. Skrzyp nie jest rośliną dominującą. Ona, ona gdzieś tam ten smak się zgubi. No, a jak ktoś nie będzie wiedział, to nawet nie pozna i nawet nie będzie wiedział, co, co będzie jadł. A co to by było, gdyby po, po ugotowaniu takiej zupy, y, kiedy nie ma pietruszki albo obok pietruszki, jeszcze posypać sobie pokrzywę? Listek pokrzywy... Które zawiera aż 10 pierwiastków, to znaczy 25% zapotrzebowania na, na pierwiastki dla naszego organizmu. To jest właśnie takie szersze pojęcie jarzyny. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że niedobór, niedobór tych rzeczy powoduje bardzo dużo dziwnych nieprawidłowości w naszym organizmie. Proszę Państwa, chcę powiedzieć dalej że bo jako że tytuł mówi by nie dopadła nas infekcja to to, to to co właśnie chcę powiedzieć że człowiek dzisiejszy człowiek jest bardzo podatny na 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 infekcje na, na różne na różne ja bym to chciał powiedzieć takie porównanie porównanie hmm, więc jeżeli w ogrodzie ekologicznym dbamy o to, żeby gleba była zdrowa, to gleba zadba o to, żeby roślina była zdrowa. A szkodniki nie atakują zdrowych roślin. Szkodniki atakują chore rośliny. Bardziej rozdelikacone. I teraz chodzi o to, że to jest takie piękne przełożenie na, na zdrowie człowieka, że choroby atakują ludzi, Podatnych, podatnych na po prostu takich rozdelikaconych, którzy już mają taką nadwątloną, nadwątloną swoją, swoją odporność. I, I właśnie żeby taka zasada, żeby dostarczyć organizmowi to, co jemu się należy, a wtedy uaktywniają się pewne enzymy, pewne hormony. I tak, dla przykładu, chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć taką ciekawostkę Państwu. Na przykład, idąc, idąc śladem naszego tytułu, by nie dopadła nas infekcja. A mianowicie tak, walka z wolnymi rodnikami. Wiemy o tym, że jeżeli człowiek ma dużo stresu, kiedy, kiedy po prostu jest, za mało śpimy. To wtedy człowiek jest bardziej podatny na, na infekcje, i takie różne dziwne rzeczy się dzieją z naszym organizmem. Zazwyczaj człowiek sięga po tabletkę, która nazywa się witamina C. Syntetyczna. Ale zachodzi pytanie, a w jaki sposób pobudzić własny organizm? by zwiększył produkcję takiego enzymu, bo ta witamina C, ona się rozprawi, bo to jest antyoksydant, ona się rozprawi z wolnymi rodnikami, ale co to by było, gdyby w organizmie wewnątrz uruchomił się pewien taki mechanizm, to się nazywa pobudzenie enzymu, dysmutaza nadtlenkowa to się tak nazywa, Enzymu, który jest odpowiedzialny za unieszkodliwienie wolnych rodników tlenowych. To jest bardzo ważna rzecz. I teraz chodzi o to, że co to zrobić, żeby uruchomić wewnątrz organizmu? I teraz chcę powiedzieć, że naj, najlepszym takim środowiskiem do uruchomienia tego enzymu to jest po prostu aktywne życie człowieka, gimnastyka, dużo ruchu. Dużo ruchu, bo jeżeli człowiek uzależni się tylko od antyoksydantów, które z zewnątrz będziemy wprowadzali do organizmu, to uśpimy ten wewnętrzny mechanizm, i kiedy przyjdzie jakaś taka sytuacja, gdzie nie będzie czasu czy możliwości spożywania tej witaminy, to zmasowana ilość wolnych rodników po prostu zrobi niesamowite spustoszenie w naszym organizmie. Pan Bóg, stwarzając człowieka po prostu za tak to pięknie zaprojektował, że organizm pięknie może sam po prostu nie dopuszczać do, do takich różnych nieprawidłowości. Dalej chcę dalej taką rzecz powiedzieć, że a więc ruch. Powiedziałbym takie zdanie, Ruch fizyczny zastąpi wiele tabletek z witaminą C, ale żadna tabletka z witaminą C nie zastąpi ruchu. Oczywiście trzeba wprowadzać e, witaminę C do naszego organizmu, ale niech to będzie naturalna. E, są to różne, e, różne witamina C, czy też te różne antyoksydanty jest to szałwia, to różne, cała gama różnych przypraw e, i, i różne warzywa, owoce. Ale chciałbym tu szczególnie podkreślić taki produkt jak dzika róża. E, dzika róża, którą sami możemy sobie uzbierać, sami sobie ususzyć, zmielić, jest to możliwe. E, ona wygląda w taki sposób, że, e, że to jest zmielone całe, e, cały owoc e, a więc miąż, pestki, te włoski są odwiane, e, wyrzucone i ten produkt jest niesamowitym antyoksydantem. E, który, kiedy spożywamy taką nat naturalne takie antyoksydanty, one nie uśpią tego mechanizmu, e, e, tych, tych właśnie enzymów, e, które też walczą przeciwko antyoksydantom. To jest właśnie takie, takie właśnie podejście. Drodzy Państwo, e, chciałbym może jeszcze powiedzieć nawiąże do tego nagietka. E, więc Edytka pije herbatkę z nagietka. Nagietek bardzo się cieszy. Odzyskał chęć do życia, bo ma dla kogo żyć. Tak bym powiedział, że nagietek mówi do Edytki. Edytko, ja ciebie bardzo lubię. Mówi nagietek. A Pan Bóg, który mnie stworzył, jeszcze bardziej ciebie lubi. Pomyśl o tym przez chwilę. I, i chodzi o taką kwestię, kiedy postrzegamy tą księgę przyrody. Jak ona jest pięknie dostosowana, żeby zaspokoić nasze potrzeby, e, od, razu, od razu wchodzimy e, w inną w inny taki, e, w inny taką strefę myślenia, innego ta, inną strefę myślenia, i wiecie co się pojawia? Pojawia się takie zjawisko, które się nazywa, by chciało się chcieć tak, jak się nie chce. Puszcza przekora, i, to, i o to chodzi. I o to chodzi, żeby. A więc otaczaj się dobrym środowiskiem. Drodzy Państwo, my też możemy, my też możemy, tak jak lilia wodna spośród tego bagna na dnie stawu, gdzie są, wiecie, te różne rozkładające się szczątki, wybierać tylko takie składniki, które, które czynią nas ludźmi. Po prostu użytecznymi dla innych, gdzie wpływamy podnosząco na inne osoby i gdzie mamy dobre samopoczucie, a inni patrząc na, na nas, po prostu nabierają chęci do życia. Także, także to, to jest ta, takie coś. Jest właśnie ten nagietek. Mówi, gdybym gdyby mógł powiedzieć, bo wiemy o tym, że nagietek nie mówi, ale, ale, ale chodzi o to, że. Że nagietek, który ma niesamowite właściwości, e, tam powiedzmy e, prowitamina A, że, że nabłonek, prawda, że, że paznokcie są mocne i ładne, e, że cera, tak. I teraz ten nagietek mówi takie zdanie: e, Słuchaj, Edytko, ja mam właśnie takie właściwości, że, że po prostu, że będziesz miała ładnego buziaczka, <grym 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 e, że, że będziesz miała ładną cerę i Chcę Ci jeszcze powiedzieć, że w połączeniu z moimi znajomymi tworzymy taką wspaniałą paczkę. To jest właśnie w połączeniu z pokrzywą zwyczajną, z perzem, kłączem perzu, rdestem, ptasim i mniszkiem pospolitym. Tworzymy taką wspaniałą paczkę. To jest właśnie paczka. Widzicie, jaka ładna paczka? To jest właśnie. A więc, kilka ziół o podobnym działaniu ma większe oddziaływanie. To się nazywa synergia. Taki nagietek, umówmy się, że ma siłę oddziaływania 10 jednostek. Ale w połączeniu z innymi roślinami o podobnym działaniu, jego oddziaływanie jest kilka razy większe. Wiecie, to tak samo działa w relacjach między ludźmi. Jeżeli jesteśmy w dobrym środowisku. To mamy więcej chęci do życia, mamy 200% normy, zrobimy, tak? I, i wcale nie odczujemy takiego zmęczenia. To jest właśnie sekret sukcesu. Sekret sukcesu. Yy, sekret su sukcesu. Yy, chcę jeszcze wspomnieć na temat yy, innej rośliny, która też pięknie pomaga nam, by nie dopadła nas infekcja, ale jeśli dopadnie już ta nas infekcja, to wtedy, yy, to wtedy nadal te zioła będą nas tutaj yy, wspierać. Mianowicie yy, wiesiołek dwuletni. Gdybym zadał pytanie, yy, ile lat powinien rosnąć wiesiołek dwuletni? <grytanie> ile lat? W świecie pośpiechu, w świecie upraw roślin na skróty, gdzie poprzez jakąś stratyfikację skraca się uprawę roślin, gdzie po prostu skład chemiczny jest może nie do końca wykształtowany, Dokładnie. Dwa lata. Kropka. Dwa lata. Nie skracać. Można przesunąć czas wegetacji, ale nie skracać. Chcesz rzodkiewkę wcześniej, to zasiej ją w styczniu. Ale, ale nie rób tego na skróty, bo, bo to jest, to jest nie, nie najlepszy pomysł. I oto taki wiesiołek dwuletni, którego, który ma takie podobne właściwości do pokarmu matki. Taki osesek Pije mleczko mamusi, i przez pierwsze pół roku zazwyczaj na żadną, chorobę, na żadną chorobę nie zapada. Może rodzice gdzieś tam jakieś przeziębienia, a on rumiany, bo, bo, bo po prostu ma, bo, bo ma po prostu dobre, dobre, dobrą dostawę dobrych właściwości, ponieważ w pokarmie matki są tak zwane kwasy gamma linolenowe i kwasy linolenowe. Które również znajdują się w tej roślinie wiesiołek dwuletni, a więc mielimy sobie raz na tydzień mielimy sobie te nasiona i trzy razy dziennie po łyżeczce popijając wodą na początek posiłku i uczestniczymy w takim przywileju, jaki ma noworodek, to znaczy odpór na infekcje. Warto spróbować. Zachęcam, żeby każdy z nas wrócił z tego spotkania z postanowieniem. To jest moje, moje założenie, moje marzenie, żebyśmy e, tak wzajemnie się może tak nie tyle pouczali, bo sobie zdaję sprawę, że, że te informacje są powszechnie znane, ale idea cała polega na tym, że nie mów co wiesz, ale mów, e, ale mów co robisz. E, drodzy Państwo, e, dalej chcę jeszcze powiedzieć e, ta, taką e, kolejną informację, na temat naszej witalności witalność, żywotność wiecie, dziecko kiedy się rodzi to tyle ma żywotności wnuczek mi się urodził na wiosnę to, to, to moja córka i, i mój zięć po prostu przeżywają to co ja z moją albo bardziej żona niż ja tyle ma witalności, że, że inni mają noce nieprzespane mijają lata witalność spada a kiedy człowiek prowadzi zły tryb życia, odżywiania, złe nawyki, to jeszcze szybciej spada. Co zrobić, żeby ta witalność zbyt szybko od nas nie uciekała? Żebyśmy w wieku 50 czy 60 lat nie chodzili w taki sposób i mówiąc, tchu mi starczy na pół dnia. Co zrobić? Proszę Państwa, e, jaka, jaka jest na to odpowiedź? I dobrze, żeby właśnie zajrzeć do księgi Przyrody. Tam jest tyle jeszcze nieodkrytych, naprawdę, jest tyle jeszcze nieodkrytych przez ludzkość e, wspaniałych informacji, wspaniałego przekazu. Które nie, to nie są tylko informacje. To jest po prostu, te, te informacje są podane w, w takiej dobrej atmosferze, że nie tylko wiem, ale chcę zastosować. To jest dopiero piękne. I chcę powiedzieć, że na przykład związki wydzielające się po skoszeniu trawy działają relaksująco, a także zapobiegają zmianom neurodegeneracyjnym związanym z procesem starzenia się. Kosimy trawę? Najlepiej kosą. A, a, a jak kręgosłup, słuchajcie, a, a, wtedy, a wtedy, kiedy jest więcej ruchu, ale ten ruch ma doprowadzić aż do uczucia spocenia się. Aż do uczucia spocenia się, to wtedy, to wtedy po prostu tworzą się enzymy, które świetnie działają niszcząco na wolne rodniki. A więc z, 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 od środka działanie y, 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 korzystne na nasze zdrowie i poprzez wprowadzanie do naszego organizmu naturalnych antyoksydantów. Także z góry i z dołu i, to, i o to chodzi. Proszę Państwa, e, dalej powiedzmy mięta pieprzowa. Mięta pie... Tylko uwaga. Mówimy o mięcie pieprzowej z olejkami eterycznymi. Nie mówimy o tej odolejkowanej, którą się dwa razy sprzedaje. Najpierw olejek, później mięte. A więc mięta pieprzowa <laughs> zawarte w niej olejki eteryczne, a więc mówimy tutaj o naparze, prawda? Napar poprawia koncentrację. Poprawia sprawność umysłową i poprawia koncentrację u kierowców. To są takie, takie drobne rzeczy, ale jakże ważne. Kiedy, kiedy są ważne, kiedy są piękne, w momencie kiedy człowiek to zastosuje. Bo informacja piękna, nie wprowadzona w życie, przytłacza, ale informacja piękna, wprowadzona w życie, uskrzydla. A oczywiście wiemy, że my mamy prowadzić uskrzyżlony tryb życia, także, także to, o to chodzi. Pijemy miętę pieprzową, robiąc głębokie oddechy. Wtedy, wtedy ten, ten olejek eteryczny będzie na nasz układ oddechowy, jak miech Kowalski, słuchajcie, ta, ta drożność oddechowa, że, że, że aż wszystko pięknie. Proszę Państwa, chcę powiedzieć dalej, że by nie dopadła nas infekcja. Jest taka bardzo ciekawa mieszanka ziołowa, e, trzy składniki e, bez czarny kwiat. Róża dzika owoc. Lipa li, e, kwiat kwiat. Mieszankę sobie robimy I kiedy zauważymy pierwsze symptomy, e, pierwsze symptomy, e, kiedy zauważymy takie pierwsze e, takie z, zauważalne, że, że po prostu że coś nas tutaj bierze. A więc trapanie w gardle, łomot w głowie, ogólne rozbicie, to wówczas, to, wówczas e, to jest taki sygnał. Czy słyszysz głos przyrody? Czy słyszysz głos swojego organizmu? On pragnie ci coś powiedzieć poprzez te zjawiska. Czasami ten organizm pragnie coś nam powiedzieć, ale później zdesperowany mówi: Nie mam z kim gadać. A więc te, te, te stany to jest taki sygnał, że dokładnie teraz wejść się, w, w, zmobilizuj się, zrezygnuj z kolacji. E, zrezygnuj z kolacji, zrób sobie napar z tych trzech składników, które przed chwilą wymieniliśmy. Lipa, róża, bezczarny kwiat. To będzie działało tak powolutku sobie. Szklaneczka następna. Wiecie, jak człowiek kolacji nie spożywa, wraca po południu, to jest dużo czasu, już, zanim pójdzie spać. To, to spokojnie przechyli około pięć szklanek i to bez bólu. Mocno ciepłego, aż to człowieka rozgrzeje. Obok tego, co godzinę czasu, łyżeczka, co godzinę, łyżeczka dzikiej róży, popijając wodą która będzie świetnie po prostu tutaj niszczyła, te, bo chodzi o to, że najwięcej wolnych rodników wydziela się, kiedy jest przeziębienie, kiedy jest infekcja. To jest, to jest szczególne takie zagrożenie, żeby z marszu działać, żeby zanim, zanim zagrożenie się rozwinie, ono już, już go nie ma. I o to chodzi. A więc wywołamy, wywołujemy efekt no, pocenia się. Wchodzimy do łóżka, piżama, Trzy pierzyny, tak do bólu się wypocić, tak z godzinę, tak dobrze się wypocić. Wilgotnym ręcznikiem później się wytrzeć, druga pierzama i raniutko jesteśmy zdolni do pracy, zanim bo wtedy są powstają te przeciwciała, i, i, i to jest ten piękny kierunek. To jest ten piękny kierunek. Dlaczego co godzinę? Dlatego, że małe ilości, a często tej witaminy C, po prostu no niesamowicie, to, to się zauważa w oczach, jak to, jak to działa. Wiecie, kiedy człowiek zastosuje dobrą informację w życiu i kiedy podzieli się z własnego życia, a być może nawet udokumentuje to wynikami badań medycznych, to tak elektryzująco wpływa na słuchaczy, że, że, że tylko się otaczać takim pięknym środowiskiem. Otaczajmy się dobrym środowiskiem. Yy, dalej. Z Państwa yy, nawiążę jeszcze do owocu dzikiej róży. Yy, dzika róża. Dlaczego naturalna? Yy, dlaczego taka, że, a nie, nie wyodrębniona? Dlatego, ponieważ tam jest tyle różnych. Z związków chemicznych, tyle różnych rzeczy, które są do końca jeszcze niepoznane przez naukowców, ale bardzo potrzebne. Ale to, co już jest poznane, tak zwane, tak zwane flanowoidy, kwasy organiczne, chronią tą dziką różę, tą, tą, tą witaminę C, tak jakby sześciu ochroniarzy prezesa chroniło, słuchajcie, w, w, w ciemnych okularach. Chronią, żeby, żeby ona bezpiecznie mogła dotrzeć do naszego organizmu. <laughs> Mówiąc, to wszystko dla ciebie. <laughs> tak. Proszę państwa, dalej chcę powiedzieć, witamina C wpływa ma hamujący wpływ na procesy starzenia się. Poprawia starzenie. Poprawia trawienie, przepraszam. Dzisiaj człowiek ma problem z je, ale problem z przyswajaniem. Nie sztuka zjeść, sztuka przyswoić. Witamina C. Jeśli jej nie brakuje w naszym organizmie, to po prostu mamy pięknie funkcjonującą zdolność przyswajania tego, co jemy, a więc nie ma sabotażu. I o to chodzi. Jest to dalej. Ze względu na zawartość różnych witamin, jako środek ogólnie wzmacniający, jako wzmacniający dla rekonwalescentów, żeby doszli do siebie i też jako wzmacniający dla dzieci. Wzmacniający dla dzieci. Chcę tak podkreślić, że dzika róża, kiedy jest przez nas osobiście zbierana, do czego zachęcam, a tylko w sytuacjach krytycznych kupujcie ode mnie, to będzie wam jeszcze jeszcze skutecznie działała. A wiecie dlaczego? Bo będzie wam się przypominało, że tą różę, którą teraz spożywacie, to jest ta róża, którą Dwa miesiące temu zbieraliście i sobie będziecie przypominali miłe rozmowy, które pięknie pogłębiają wasze relacje. Także samemu nie wolno zbierać, tylko w towarzystwie bliskiej osoby. Księga Przyrody. Mówię dużo różnych, e, wiele innych informacji. Pozwolę sobie powiedzieć, na przykład, często ludzie e, zadają pytanie: no, otyłość, a co tu zrobić? Może jakieś zioła na otyłość? Zawsze chcę powiedzieć, gdy ktoś stawia pytania, pytanie, to owszem, jest jakaś roślina lecznicza na to, ale obok tego kłaniają się dodatkowe zalecenia. Dodatkowe zalecenia, które nie zawsze tak miło się słyszy. Ale chcę Państwu powiedzieć, te zalecenia nie będę tu stresował, bo każdy wie, jakie to są dodatkowe zalecenia. Ale chcę powiedzieć, że jest taka bardzo ciekawa mieszanka ziołowa, która, która właśnie. E, właśnie zawartej w tej mieszance, e, może inaczej, składniki są następujące. E, cykoria podróżnik, mniszek pospolity korzeń, e, cykoria podróżnik też korzeń, e, karczok zwyczajny kwiat i proszę Państwa pokrzywa zwyczajna liść. I w korzeniu cykorii, cykorii podróżnika... Znajduje się, zawarty w tej mieszance właśnie e, 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 taki hormon, który nazywa się e, e, grelina. On uaktywnia po prostu hormon nasycenia. To znaczy, jeżeli sobie używam tą, tą mieszankę ziołową i sobie zajadam, zajadam i w pewnym momencie, właściwie to ja się najadłem. Zazwyczaj to było pół godziny później. Zazwyczaj człowiek pół godziny później sobie uświadomił, że się najadł, ale, ale, ale co, co, co dodatkowego zjadł, to zjadł. Natomiast, krótko mówiąc, hormon, który uakty... hormon nasycenia, cywilizacja, zubożone tak, tak zwane, że, że człowiek dużo wysoko przetworzonych rzeczy spożywa, za, za mało tej prostoty w życiu. To po prostu to powoduje, że, że, że po prostu y, zanikają pewne, pewne sygnały, i nie są słyszalne dla nas, bo przecież te hormony to jest pewien sygnał, to jest jakiś głos, który mówi: słuchaj, odejdź od tego stołu. I <laughs> y, 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 to powie tak delikatnie, bo, bo to będziemy w swoim organizmie czuli. Może kolejną jeszcze rzecz chciałbym powiedzieć, bo czas wykończyć, proszę Państwa, y, a dużo by jeszcze opowiadać. Ktoś powie takie zdanie, Ee, zdrowie to nie wszystko. A ja odpowiem, bez zdrowia wszystko staje się niczym. Ktoś może powiedzieć, A ja nie mam czasu na takie gadanie. Golonka, rąbanka, krajanka, kaszanka. A ja odpowiem, jakie życie taka śmierć. Drodzy Państwo, miła atmosfera i napięcie. I to jest to. To jest taka dobra mieszanka. Chcemy dobrze wychować dziecko, to otwórzmy miłą atmosferę, ale jednocześnie, żeby było napięcie. Żeby, żeby dziecko się dobrze czuło, ale jednocześnie, jednocześnie, żeby wiedziało, że o 19 ma naczynia umyć. Bez przypominania. Ktoś powie, dajcie sobie spokój, takie drobnostki. Tutaj są opowiadane. A ja odpowiem. Nie lekceważcie drobnostek, gdyż drobnostki czynią człowieka doskonałym, a doskonałość nie jest drobnostką. Drodzy Państwo, uczymy się ulegać wrażeniu. Kontakt z przyrodą to nie teoria, to warsztaty. Uczymy się ulegać, ponieważ e, 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 po prostu e, ta, ta, nie, ma, nie słyszysz słów, ale to jest głos. To jest głos, że Pan Bóg, który stworzył tą piękną przyrodę, która jest tak cudownie dostosowana do zaspokajania e, naszych potrzeb. E, wiecie, czasami brakuje jakiejś drobnostki, żebyśmy się lepiej czuli. Takie nic. Wiecie, że te śladowe pierwiastki mają większe znaczenie niż, niż makro w, 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 na, w, w regulacji tych, tych w naszym organizmie, żeby, żeby wszystko się ułożyło w swoje miejsce? Takie nic. A jakie to jest bardzo ważne? Nie lekceważmy drobnostek. Nagietek mówi: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Jeżeli pustynia jest otwarta, by przyjąć rzekę, to wówczas staje się pięknym ogrodem. Zachęcam do drugiej części, a więc wprowadzanie w życie tych różnych pięknych informacji, bo kiedy piękna informacja nie jest wprowadzona w życie, to zaczyna rdzewieć, przestaje być piękna, zaczyna drażnić. Się. Niech tak nie będzie w naszym życiu. Cieszmy się małymi drobiazgami różnymi i wzajemnie inspirujmy się do dobrych nauk. Ruch zastąpi wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.